muszę się niestety wrócić, bo przeoczyłem pierwszą atrakcję. Nie wiem, czy tutaj uda mi się zjechać, bo jest dość ostro. Jeśli choć trochę interesujecie się sztuką nowoczesną i chcielibyście zobaczyć dzieła sztuki jednego z najbardziej znanych amerykańskich twórców XX wieku, niejakiego Andrea Warhola, znanego bardziej jako Andy Warhol, to wcale nie musicie jechać do jakichś europejskich czy amerykańskich muzeów czy galerii. Wystarczy zabrać rower i już kilkanaście kilometrów za naszą południową granicą można dzieła sztuki tego króla popartu zobaczyć. Witam Was bardzo gorąco, Rafał z tej strony. Zapraszam Was na kolejną pętlę, tym razem śladami nowoczesnej sztuki amerykańskiej po Beskidzie Niskim. Startujemy! Ten fragment trasy tutaj z Sieniawy na południe znam już dość dobrze. W zeszłym roku kręciłem tutaj po Pogórzu Bukowskim i z Rymanowa właśnie przez Sieniawę wzdłuż Zalewu Sieniawskiego. Jechałem właśnie na południe w stronę Bukowska. Puławy 7 km, właśnie tu skręcam w prawo, a Pogórze Bukowskie oczywiście prosto. Odsyłam Was do linku pod filmem i na karcie. Muszę się niestety wrócić, bo przeoczyłem pierwszą atrakcję, a głównie z tego powodu tędy jechałem, więc głupio byłoby ją pominąć. No także jakieś pół kilometra muszę się wrócić, mam nadzieję, że będzie warto. A no właśnie, więc to jest tutaj to miejsce. Jak mogłem tego nie zauważyć, dziwne, no ale podjeżdżamy, zobaczymy. A ta pierwsza atrakcja to nic innego jak przełom Wisłoka. Piękne skałki nad brzegami tej właśnie małej rzeczki. Zjadę tutaj tylko na chwilę i zobaczę, jak z bliska ten przełom wygląda, no bo z daleka wyglądał imponująco. Już mi się podoba. Odwiedziłem przełom Wisłoka, piękne miejsce. Na razie mam je tylko dla siebie, bo jest dość wcześnie. Trochę słońca nie ma, więc żałuję, bo zdjęcia nie będą takie atrakcyjne. Ale to nic, za chwilę jadę już w stronę Puław i będę się cały czas na południe kierował w stronę Komańczy. Trochę pewnie po lesie, po klucze, no a potem już w stronę słowacko-polskiej granicy. Bardzo fajnie zagospodarowany jest ten teren. Jakieś duże imprezy nawet chyba można robić, bo jest scena, trybuny, więc na pewno tutaj różne festyny, jarmarki i koncerty się odbywają. Za chwilkę będę skręcał w prawo tutaj w las i pewnie piął się trochę w górę, więc warunki będą cięższe, no ale liczyłem się z tym. Nie można cały czas jechać po asfalcie, jak się planuje trasę pod grabel.
No, tutaj mam spory podjazd. Zobaczcie. No ciężki ten odcinek, ciężki. Nie mogę powiedzieć, że to jest lekki podjazd. Na początku nie był jeszcze taki stromy, ale teraz no tutaj te ostatnie metry, no to trzeba rzeczywiście wcisnąć. Także łatwo nie jest. No troszkę się tu wypłaszczyło, nie za bardzo oczywiście, ale już nie jest tak ostro. Wydaje mi się, że już do jakiejś przełęczy będę dojeżdżał, a potem no liczę na to, że będzie w dół. No tak, teraz będzie w dół. Lubię takie nagrody, jak chyba każdy z nas. A o, tutaj trzeba było zwolnić. To taki leciutki grysik na drodze jest, kamienisty. A przy takich gravelowych, cienkich oponach, a o, przy ostrym zakręcie dużo nie trzeba. Bardzo fajny odcinek, świetnie się jechało, troszkę trzeba było uważać, bo tak jak mówiłem, taki grysik kamienisty na drodze był i przy tych ostrych zakrętach w dół, przy tej prędkości, no mogło się to różnie skończyć, więc bezpieczniej było zredukować prędkość. Myślałem, że to już koniec podjazdów w tym odcinku, a tu jednak jeszcze jedna niespodzianka i to dość ostra. Piękny miałem tutaj widok na Beskid Niski. Słońce niestety się schowało, tylko tam w oddali świeciło. No zobaczymy, jak to na zdjęciach wyjdzie. No a teraz już będę dojeżdżał do główniejszej drogi. Tutaj już będę miał towarzystwo pewnie samochodów. Odwiedzałem ten Moszczaniec w zeszłym roku, kręcąc pierwszą pętlę po wzgórzach Rymanowskich na taką fajną rzeczką, też chyba o takiej samej nazwie.
teraz dojeżdżam tutaj nad jakąś małą przełęcz. No i mam nadzieję, że będzie fajny zjazd z świetnymi widokami. Komańcza, jest czas na przerwę w centrum. Ostatnio, kiedy tutaj byłem, znalazłem taki mały skwerek, gdzie można usiąść i odpocząć. Chociaż zauważyłem go dopiero, kiedy opuszczałem Komańcze. No ale teraz już wiem, więc tam sobie na pewno odpocznę. Opuszczam Komańcze i wracam teraz już na szlak w stronę Radoszyc i polsko-słowackiej granicy. Piękna kapliczka tutaj u góry, bardzo ładna. W ogóle bardzo malowniczy tutaj odcinek, nawet z tym torem kolejowym. I teraz już skręcam Radoszyc, trochę spokojniejszą drogę, mam nadzieję, prowadzącą na Słowację. I właśnie Medzilaborce to będzie mój kolejny punkt na odpoczynek. No i tam będziemy właśnie szukać śladów nowoczesnej sztuki amerykańskiej. No teraz będzie podjazd taką spiralką a la Bieszczady, więc trzeba trochę docisnąć. No liczę, że nie będzie dużego ruchu, bo tutaj już jest przy granicy. Jak na razie to bardzo dużo motocyklistów tylko się tu pojawia. No ale to idzie jakoś wytrzymać. W tym sezonie Słoweńsko, a tutaj już widzicie, czego będziemy szukać. Relikt przeszłości za mną. Chętnie bym tutaj podłożył minę albo jakąś bombę, żeby to zniknęło. Zwłaszcza we współczesnym kontekście. Tym bardziej, że jak widzicie, jest oznaczenie jedyne słuszne wtedy. No a tutaj nadal się ostało. Uciekam więc stąd szybko, żeby się bardziej nie denerwować. Zbliżam się teraz do najważniejszego punktu dzisiejszej wycieczki, czyli do Kuźni Popartu i Muzeum Andy'ego Warhola tutaj w Medzilaborce.
kolorowe muzeum Andy'ego Warhola w Mediolaborcach za mną. Bardzo ciekawe miejsce, licznie odwiedzane. Polecam Wam bardzo gorąco. Wstęp 6 euro normalny, 3 euro ulgowy. Można zobaczyć sporo prac. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat w Mediolaborcach to muzeum się pojawiło. Otóż o ile Andy Warhol oczywiście urodził się w Pensylwanii, w Stanach Zjednoczonych, o tyle jego rodzice pochodzą z bardzo niedalekiej, tutaj około 17 km, małej wioski Mikowa. No i na tą cześć tutaj miejscowi Mediolaborców właśnie postanowili to muzeum wybudować i umieścili tutaj naprawdę sporo prac, więc nie trzeba jeździć gdzieś po Europie czy po Stanach, żeby te jego bardzo znane dzieła zobaczyć. Ja w tej chwili będę już w stronę polskiej granicy się udawał. Przez Jaśliska będę wracał już do Rymanowa, Zdroju, potem do Rymanowa, no i oczywiście do Sieniawy. Teraz mam podjazd, który jest jednym z wielu chyba do samej granicy, także trzeba docisnąć. Na ile to będzie możliwe, te podjadę. No a później pewnie końcówkę trzeba będzie wypchać, bo to jest dość stroma. Pomnik Kniazia Laboreca, czy też Laboreka, bo nie wiem jak dokładnie się to czyta za mną. Wyjechałem tutaj oczywiście nie dla samego pomnika, no bo on jest dość kiczowaty, bardzo monumentalny, ale jest na świetnym wzniesieniu, z którego jest piękny widok na Beskid Niski, już na polską stronę i nawet widać drogę, którą za chwilę będę się udawał już na polską granicę, także było warto. Teraz już oczywiście zjeżdżam na dół, no i tak jak mówię, będę kierował się na Jaśliska przez przejście graniczne, a potem już na Rymanów-Zdrój i domykał pętlę w Sieniawie. Nie wiem, czy tutaj uda mi się zjechać, bo jest dość ostro. Zwłaszcza, że nie wiem, co jest pod spodem, ale biorę taki odcinek, gdzie jest najlżej. No i może powoli, spokojnie tutaj zjadę. No a przede mną jest piękny widok, oczywiście na Beskid Niski. Już tutaj widać tą drogę, którą za chwilę będę jechał. No niestety podjazd mnie czeka i to chyba dość ostry. Asfalt jeszcze pachnie, więc chyba niedawno był kładziony. Jest idealny, jeśli chodzi o nawierzchnię. Myślę, że każdy szosowiec nie pogardziłby takim asfaltem i taką nawierzchnią. Więc jedzie się płynnie, jak po maśle. Bardzo cyklop dojechał do pętli, więc idealna symbioza. Teraz koniec zabudowań po stronie słowackiej. No i jedziemy na polską granicę. No jest jednak taki cięższy troszeczkę podjazd, ale myślę, że to już końcówka. Generalnie patrząc z tej góry, gdzie był ten pomnik, wydawało mi się, że ten podjazd jest cięższy. Ale może to po prostu złudzenie. Jakaś ta perspektywa inaczej się układała, patrząc z góry. Jest i granica. Więc teraz będzie gmina Jaśliska. No i trzeba zjechać w dół.
No wypada chyba powoli podsumować dzisiejszą pętlę. Przede wszystkim jak zwykle dziękuję, że dojechaliście ze mną do końca. To bardzo motywujące. Poza tym bardzo fajny łączony trip polsko-słowacki. Ja lubię te przygraniczne słowackie rejony. Jak widzieliście już może z innych moich pętli, bardzo malownicze. Warto tu przyjechać. No i cóż, żegnam się. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Trzymajcie się, kręćcie dużo. Oczywiście jak zwykle bezpiecznie. Do następnego razu. Cześć!